Cały świat od 1,5 roku mówi o COVID-19. Czy to jest jedyne zagrożenie, czy wirusy są jedynymi patogenami, które nam zagrażają? No oczywiście COVID-19 nie jest jedynym zagrożeniem. On jest wprawdzie nowym zagrożeniem i które no, zdominowało myślenie ludzi o zakażeniach, ale pamiętajmy, że to by było, no, może niezbyt dobrze się wyrażę, zbyt piękne, gdyby okazało się, że tylko COVID-19 został we wszechświecie. W środowisku krąży cały czas prawdopodobnie kilka tysięcy wirusów i tysiące bakterii i innych drobnoustrojów i innych organizmów, które mogą zakażać lub zarażać człowieka i wywoływać choroby. I oczywiście samych takich wirusów oddechowych jest ponad 200. No spośród nich najważniejsza jest grypa. No i oczywiście są bakterie, także te bakterie, które znowu towarzyszą nam od tysięcy lat i które wywołują liczne zakażenia. No najlepszy przykład to obecność pneumokoków, bakterie, które są wszędobylskie, które są obecne w różnych formach i wywołują różne formy chorób u człowieka, no i które chętnie współzakażają ludzi zakażonych COVID-19. Czym są pneumokoki? Bo o pneumokokach zwykle myślimy w kontekście dzieci. Są szczepienia przeciwko pneumokokom. Czyż pneumokoki zagrażają też dorosłym? Pneumokoki to bakterie, które są ziarniakami. One są otoczone taką specjalną otoczką składającą się z polisacharydów, wielocukrów. I to są bakterie, które są wszędobylskie. Do tego wszystkiego one mają jedną taką bardzo właściwie niedobrą dla człowieka właściwość, mianowicie świetnie czują się w temperaturze pokojowej i nie giną szybko. Pamiętajmy, że szereg wirusów czy drobnoustrojów dość szybko ginie w takim codziennym naszym otoczeniu. Tymczasem pneumokoki w temperaturze pokojowej potrafią żyć bardzo długo. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą kropelkową, czyli jeśli ktoś kaszle, kicha, to może nas zarazić takimi pneumokokami. Co więcej, bardzo wiele istot ludzkich, ale także zwierząt jest nosicielami pneumokoków, czyli same nie chorują, nie mają objawów chorobowych, ale zakażają innych, ponieważ w ich gardle, w ich nosie znajdują się pneumokoki, w ich drogach oddechowych też czasami te pneumokoki jesteśmy w stanie znaleźć. No i oprócz ludzi, a szczególnie dzieci, to najważniejszym źródłem zakażeń są też zwierzęta domowe, bo to mogą być i koty, i psy, i na przykład konie, i świnki morskie, więc tych źródeł zakażenia może być naprawdę bardzo dużo. I te zwierzęta też są kolonizowane przez pneumokoki, także pamiętajmy, nie tylko człowiek chory, czy zwierzę chore jest źródłem zakażenia, ale właśnie ci, których nazywamy nosicielami. Takich nosicieli na przykład w populacji ludzkiej jest bardzo dużo wśród dzieci. Wprawdzie dzieci w Polsce są szczepione od 2017 roku jako noworodki i niemowlaki. To jest bardzo dobrze, bo to chroni przed nosicielstwem. No ale te dzieci, które są starsze niż te urodzone w 2017 roku, one nie przechodziły szczepień przeciw pneumokokom w ramach szczepień obowiązkowych. No i te mogą być nosicielami. Takie dzieci przedszkolne czy dzieci wczesnoszkolne, no to jest rzeczywiście rezerwuar niesamowity, bo to właśnie głównie dzieciaki zakażają dorosłych. My myślimy często, że te dorośli są niebezpieczni dla dzieci, ale w tym konkretnym kontekście, no to właśnie źródłem zakażenia populacji ludzi dorosłych są dzieci. Dorośli zakażają głównie dzieci krztuśce i dorośli są źródłem zakażenia gruźlicą. Większość innych zakażeń to jest właśnie od dzieci do dorosłych. Zresztą COVID-19 jest przykładem świetnym, to dzieciaki są wektorami, albo nie chorują zakażone, albo chorują bardzo łagodnie, no i zakażają dorosłych. Czy to znaczy też, że zdrowe dziecko może zarazić swoją babcię, mamę, babcię, dziadka właśnie pneumokokiem, chociaż dziecko samo nie ma objawów choroby? Dokładnie tak. Takie zdrowe dziecko, które nie ma objawów, może być nosicielem pneumokoków i może zarazić swoich dorosłych rodziców, może zarazić rodzeństwo, może zarazić dziadków. Więc krótko mówiąc, zakażeniu podlegają wszystkie grupy wiekowe ludzi.
A oczywiście najbardziej narażeni na ciężki przebieg zakażeń i zakażenia pneumokokowego są oczywiście ludzie, którzy są starsi, czyli w podeszłym wieku, chociaż tu uwaga, no nie tak do końca podeszły wiek jest czynnikiem ryzyka, bowiem już od 50 roku życia w górę, podkreślam, to jest zupełnie młody człowiek, 50-latek, to jest osoba młoda. To są osoby, u których dochodzi do cięższych postaci zakażeń. Także tutaj te dzieci nieszczepione, podkreślam, bo jeżeli dzieci są szczepione no, przeciw pneumokokom w wczesnym dzieciństwie, to takie dzieci są w pełni bezpieczne. Pamiętajmy właśnie takie dzieci, które nie są chore, to są nosiciele i mogą nas zakażać. A czy w takim razie dla kogo to zakażenie jest niebezpieczne, najbardziej niebezpieczne i czym może grozić? No, posługujemy się w medycynie takim pojęciem grupy ryzyk. Tak? I to często słyszymy, grupy ryzyk. Ale co tak naprawdę oznacza grupy ryzyka w języku medycyny? To jest, warto sobie wyjaśnić na wstępie, co to jest grupa ryzyka. Otóż najważniejsza rzecz w tym pojęciu grupa ryzyka to są ci, którzy mogą po prostu umrzeć z powodu takiego zakażenia. Jak mówimy o grupach ryzyka w COVID-19, to mamy to na myśli. Ale grupy ryzyka w innych zakażeniach to jest dokładnie to samo. Czyli osoby, które są starsze, no tutaj się uznaje plus 65 światowo, ale w Polsce już program szczepień ochronnych proponuje szczepienia przeciw pneumokokom od plus 50 bardzo racjonalnie. Dlatego, że z szeregu obserwacji wynika, że granicą wiekową zarówno cięższego przebiegu zakażenia, jak i wystąpienia powikłań i wreszcie śmierci jest 50. Także tutaj mamy to kryterium demograficzne. Także małe dzieci to do drugiego roku życia bez wątpienia, ale tak naprawdę do piątego również. Czyli te grupy wiekowe tutaj są istotne. I teraz no, druga bardzo ważna grupa osób właśnie będących w grupach ryzyka, tutaj znowu mogą umrzeć, to są osoby, które mają różnego rodzaju współchorobowości. A pojęcie współchorobowości w dobie COVID-19 zrobiło, mam nadzieję, dużą karierę i przebiło się do świadomości ogólnej populacji. No i te współchorobowości to są różne choroby, które występują u człowieka i które predysponują do cięższego przebiegu zakażenia. I one dotyczą właściwie wszystkich grup wiekowych, bo wprawdzie im jesteśmy starsi, tym współchorobowości mamy więcej. No dość powiedzieć, że jak ktoś jest plus 65, to ma plus 65% szans na to, że będzie miał współchorobowość. Ale takie osoby, które są powiedzmy od 18 roku życia, czyli młodzi zupełnie, to w tej populacji też mamy kilkanaście procent współchorobowości. To wcale nie jest populacja ludzi. Młodzi nie są populacją wolną od współchorobowości. Jakie te współchorobowości? No i tu Państwo się pewnie bardzo mocno zdziwicie, co wymieniam na początku. Mianowicie taką współchorobowością w kontekście zakażenia pneumokokowego jest nikotynizm. I zwracam uwagę, mówię o chorobowości, dlatego że nikotynizm jest chorobą. Ona należy do jednostek chorobowych i należy do uzależnień. Podobnie jak alkoholizm. To też jest choroba i ona też jest współchorobowością, która bardzo silnie wiąże się z ryzykiem ciężkiego zakażenia. No i oczywiście są takie współchorobowości, które wyraźnie wiążą się już ze społecznie postrzeganymi chorobami, powiedziałem nie medycznie, bo tamte są też medycznie chorobami, społecznie tak jak cukrzyca, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, jak niewydolność serca, astma skrzelowa, czy przewlekła choroba nerek. I wreszcie są takie stany, które wiążą się z upośledzoną odpornością, no, na przykład osoby, które nie mają śledziole. Pneumokoki kojarzą się przede wszystkim z zapaleniami płuc, ale czy to są jedyne choroby, które one wywołują? Pneumokoki to bakterie, których spektrum chorób wywoływanych jest bardzo szerokie. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Mianowicie ta sama bakteria w zależności na przykład od wieku człowieka, którego zakaża, może wywoływać bardzo różne choroby. Oczywiście spektrum jest dowolne, ale no, na przykład u dzieci to
Przede wszystkim rozwijają się zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego że takie zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, one są, no, one się leczą, dzieciaki rzadko giną, chociaż mogą zapłacić powikłaniami typu głuchotą, no ale płacą też czymś, co jest mało doraźnie mierzalne, ale ma bardzo duże konsekwencje dla życia takich dzieci. Mianowicie takie dzieci mogą zapłacić gorszymi efektami w szkole, czyli przebywszy ciężkie zakażenie, dziecko może nie osiągać dobrych wyników w nauce. To jest premia bardzo kosztowna, która jest odleczona w czasie. Dorośli zaś, szczególnie osoby w podeszłym wieku, one reagują na zakażenie pneumokokowe szerzej, ale głównym zakażeniem u ludzi dorosłych jest zapalenie płuc. Ale może to być zapalenie otrzewnej, to może być zapalenie w sierdzie, to może być także zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. I taka zresztą bardzo ciężka postać choroby pneumokokowej, którą nazywamy inwazyjną chorobą pneumokokową, to jest występowanie u jednego człowieka jednocześnie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia w sierdzie i zapalenia płuc. Taka konstelacja zakażeń nosi nazwę zespołu austriackiego. No i ona występuje przede wszystkim u ludzi dorosłych, jest obarczona bardzo wysokim ryzykiem zgonu. Ja tutaj użyłem celowo pojęcia inwazyjna choroba pneumokokowa, ponieważ to jest pojęcie inwazyjności w zakażeniu. To oznacza, że dany patogen jest w stanie być wyizolowany z krwi. Czyli mamy takie uogólnione w gruncie rzeczy zakażenie. Ono nie jest jeszcze sepsą, ono nie spełnia kryteriów sepsy, ale w rzeczywistości te drobne ustroje krążą w naszej krwi, zakażają, uszkadzają różne narządy. Stąd mamy pojęcie inwazyjnej choroby pneumokokowej, czyli do takiego zakażenia pneumokokowego, które właśnie wiąże się z bardzo ciężkim przebiegiem, zwykle wielonarządowością, chociaż główną postacią jest zapalenie płuc, no i fatalnymi następstwami. No, ktoś powiedzieć, że w przypadku inwazyjnej choroby pneumokokowej ryzyko śmierci może nawet sięgać 50%, czyli to jest potwornie dużo. Jak teraz sobie porównamy ryzyko śmierci w COVID-19, bo to wszyscy mamy jakby na świeżo, to jest no, maksymalnie kilkuprocentowe ryzyko. Natomiast w przypadku inwazyjnej choroby pneumokokowej to ryzyko śmierci wynosi 50%. Czy to oznacza, że każda osoba powyżej 50 roku życia, nawet jeśli jest zdrowa, powinna zaszczepić się przeciwko pneumokokom? Tak, dokładnie to oznacza. To pamiętajmy, że sam wiek jest czynnikiem ryzyka. Tutaj bardzo często jako lekarz spotykam się z takimi uwagami, no ale ja przecież nie choruję, a właściwie nic nigdy mi się nie dzieje. Taki bardzo trudno czasami wytłumaczyć wielu pacjentom, że to, że się nie choruje, to nie oznacza, że jestem w pełni bezpieczny. No wprawdzie lepiej na nic nie chorować, to jest jasne, jeszcze do tego być bogatym i mieć urodę, ale w rzeczywistości sam wiek sprawia, że jesteśmy no, po prostu słabsi i bardziej podatni na ciężki przebieg choroby. No tutaj przypomnę naszym czytelnikom i słuchaczom, że no przecież COVID-19 też jest mnóstwo ofiar, które były dotychczas zdrowe. No to po prostu sam wiek sprawia, że możemy mieć cięższy przebieg choroby. No to, że nie wpadamy pod samochód na ulicy zasadniczo, to nie oznacza, że możemy sobie przechodzić gdzie chcemy albo przechodzić przez jezdnię na czerwonym świetle. No, lepiej przechodzić na zielonym. Mówił Pan też o tych czynnikach ryzyka, o wielochorobowości, o nikotynizmie. Rozumiem, że to też są osoby, które powinny przyjąć szczepienia. Jak przekonać ich do tego, żeby się zaszczepiły? Szczególnie jeżeli zwykle jest do tego potrzebna spokojna rozmowa. To znaczy generalnie słuchamy naszych lekarzy lub zaprzyjaźnionych pielęgniarek. I teraz bardzo ważne jest to, żeby po prostu spokojnie danej osobie wyjaśnić, dlaczego jej się to opłaca, dlaczego warto to zrobić, bo to się bardzo opłaca. No, rzeczywiście szczepienia są jedną z tych interwencji medycznych, które za w sumie niewielkie pieniądze są nam w stanie podarować życie i zdrowie, więc się po prostu bardzo opłaca i warto osobom uświadamiać, gdzie one są, w jakim punkcie.
Tak, dlaczego akurat u nich to powinno być zrobione albo na przykład bezwzględnie być wykonane? Dlatego, że te ryzyka rosną. No, im jesteśmy starsi, to ryzyko rośnie. Pamiętajmy, że ja już powiedziałem o tym, że łatwo się zakazić i mieć ciężki przebieg plus 50, ale jak mam plus 60, to ryzyko jeszcze bardziej rośnie. Jak mam plus 70, to ono już jest bardzo, bardzo wysokie. A jak mam plus 75, czyli medycznie jestem w późnej starości, to ryzyko jeszcze bardziej rośnie. No, jeżeli to jest osoba plus 80, to rozwinięcie zakażenia pod postacią zapalenia płuc, ono może wiązać się z ryzykiem śmierci na poziomie gdzieś no, nawet 50%, czyli jeżeli jestem w późnej starości, to ryzyko śmierci jest równe bardzo ciężkiemu zakażeniu, nawet jeżeli ono nie jest w rzeczywistości bardzo ciężkie. Ale wróćmy do tych młodszych, plus 65. No takie osoby, jeżeli chorują na zapalenie płuc, które wymaga hospitalizacji, to ryzyko śmierci w czasie takiej hospitalizacji w całej Europie, to nie jest Polska, to jest ogólne wyniki bardzo dobrej medycyny, na przykład duńskiej albo gdzieś zachodnioeuropejskiej, ale w ogóle dla Europy te dane można generalnie uśrednić, to ryzyko śmierci wynosi około 10%. Co więcej, w ciągu najbliższych 30 dni, nawet jeśli przeżyliśmy takie zapalenie płuc, to no jeszcze trzeba dodać 10%. No i co więcej, w ciągu kolejnych 3 lat jeszcze 10%, czyli to jest aż 30% szansy, że umrzemy w ciągu najbliższych 3 lat. No i warto czasami posłużyć się takimi spektakularnymi liczbami, żeby to uświadomić. No warto też posłużyć się tym, o czym ja wcześniej mówiłem, że mamy czasami kilka czynników ryzyka. Bo jeżeli ktoś jest osobą plus 50, pali papierosy, nie daj Bóg ma cukrzycę, a jeszcze do tego wszystkiego POHP, bardzo częstą chorobę, którą wywołują papierosy przecież, no to nie jest tak, że to są obok siebie bułeczki. Te czynniki ryzyka wzajemnie na siebie oddziałują i nawet jeśli się nie wymnażają, to się dodają. Przeciw grypie musimy szczepić się co roku, przeciw COVID-19 też na to wygląda, że będziemy się musieli szczepić częściej. A jak jest z pneumokokami? Czy wystarczy, jeżeli dorosły się zaszczepi jeden raz? I to jest ogromna zaleta szczepień przeciw pneumokokom. W rzeczywistości taki komplet szczepień pneumokokowych obejmuje w istocie 2 szczepienia. To znaczy mamy osób dorosłych, bo mówimy teraz o osobach dorosłych, szczepionki, które są skoniugowane, czyli mają, no, tak są spreparowane, że one jeszcze dodatek pewnego białka mają, i szczepionki polisacharydowej. Taki komplet u osoby nieszczepionej to jest podanie szczepionki skoniugowanej i po roku szczepionki polisacharydowej. Jeżeli to jest osoba jakiegoś bardzo wysokiego ryzyka, no nie ma przewlekłą chorobę nerek albo właśnie nie ma śledziony, no to takiej osobie możemy zaproponować tak zwaną szybką ścieżkę szczepienia i taka osoba ma ten komplet szczepień 2 raptem w przeciągu 8 tygodni do kilkunastu tygodni. Czyli rzeczywiście tu nie ma tego dyskomfortu powtarzania szczepienia co jakiś czas. Wystarczy te szczepienia wykonać właściwie raz w życiu. Mówię te szczepienia, bo to są najlepiej 2 szczepienia, choć można... Mniej to jest skuteczne, ale można poprzestać na szczepieniu jednorazowym szczepionką, na przykład 13-walentną skoniugowaną. Lepiej mieć te 2 szczepienia. I sprawa jest załatwiona. Także rzeczywiście zachęcam do tego, bo to jest poważny argument, żeby przyjąć taką szczepionkę. No, jeśli mamy co roku, a przy COVID-19 to jeszcze nie wiadomo nawet, czy co roku przyjmować szczepienie, to niekoniecznie jest to przez nas mile widziane. Tak? Natomiast jeżeli możemy zastosować takie narzędzie raz w życiu i mieć naprawdę spokój, no to jest niesamowite, bo takie szczepienie, ono chroni przed w ogóle pozaszpitalnymi zapaleniami płuc około 50%, a przed inwazyjną chorobą pneumokokową chroni w 75%. To jest bardzo dużo, to jest niesamowicie skuteczne. Czyli w tym sezonie warto zaszczepić się nie tylko przeciwko COVID, ale też przeciwko grypie i przeciwko pneumokokom. I co więcej, można te szczepienia przyjąć jednocześnie. Rzeczywiście zachęcamy do tego, to jest w pełni bezpieczne. Od lat szczepimy przeciw grypie i przeciw pneumokokom w jednym akcie. Można tego dokonać także ze szczepieniem przeciw COVID-19. Jest to bezpieczne, nie obniża skuteczności szczepienia, także zachęcam do tego.